Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Spec Opsa. Dokonałem pewnej zmiany, zmniejszyłem sobie DPI myszki, ale podkręciłem troszeczkę czułość w tej grze. Widać po tym, jak wolno mi to chodzi tutaj. Zmniejszę to sobie z powrotem na dwójkę, bo jednak trzy to za dużo, goddammit. I zobaczymy, jak będzie teraz. Ciekawe, bo pisaliście mi, że to może wina tego, że tak się źle celuje, bo mam czułość na jeden. No i zobaczymy, przetestujemy tą teorię, jeżeli będę miał okazję celować z czegoś, co ma celownik. Kurwa, gdzie ten snajper? My chyba musimy tutaj zeskoczyć. A, gdzie ten snajper będzie? Jesteśmy zajebiście wysoko, podoba mi się to dość. Piękne widoczki. They don't know we're here yet. You know if suppressors on? Yeah. Let's take a crow two today. Tell that fuck stick I want. Jak się kurwa. Dobra, jebać. Dobra, nie dokładnie to miałem na myśli. Zapomniałem, gdzie jest kurwa mele, ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu ich zabijmy. O! Idealnie się ustawię pod headshota. Dobra, okej. Mam zajebiście dużo snajperek tutaj. Weźmy się pobawmy snajperką w takim razie. To jest dokładnie to, o czym teraz mówiłem. Jezus, gdzie ci soldierzy są? Aha, że tam. O Boże, jedyny. Kurwa, co ja robię? Nie tak to miało być. Jesus. Fuck, man! Dobra, nie mogę się skupić, Zmienimy broń na to. Jesus, mać te kurwa. Dobra, piękna muzyka nam przygrywa. Ja się nie mogę skupić, bo o za dużej ilości rzeczy naraz myślę. Ohohohoho. Jak pięknie zastrzelony, to było cudowne. Oni będą tam jeszcze do nas zjeżdżać na przykład? Zachce się któremuś koledze zjeżdżać? Chyba na razie nie, ale chodźmy tak czy siak przed siebie. Granaty mamy. Dzień dobry. Oh fuck man! Dobra, okej. Okay. No to snajperka one more time. Oh god damn it. Dobra, okej. Okay. Nie jest na razie aż tak źle. Trudno im powiedzieć, czy celuje lepiej, czy celuje gorzej. Nie wiem, może po prostu to oleje. O Boże, jeszcze shotgunner wchodzi. Będzie tędy szedł, czy tamtędy? Gościu? Ty, on nie próbuje zrobić w chuja. Schował się gdzieś tam, a teraz nigdzie go nie ma. Tutaj gość. Jezus, nasi bohaterowie ciągle gadają. Ja po prostu rzadko kiedy mam okazję, żeby coś powiedzieć, więc może po prostu będę mniej mówił. To też jest jakaś taktyka, której nigdy nie rozważam. Piękna muzyka nam przygrywa, więc ja po prostu będę szedł i strzelał. A nie będę się tak skupiał aż tak bardzo na gadaniu. To może nawet się lepiej dla mnie skończyć, bo kurde, może jakieś lepsze osiągi będę miał i będę, wiecie, mniej ginął, a więcej zabijał. Dobra, coś mogliście mieć racji w tym, że celowanie było... Że mocno mi przeszkadzało to, że miałem czułość na jeden, prawda? Teraz czuję, że jest troszeczkę inaczej. Nie jest idealnie, ale jest kurde lepiej. Ta broń jest tak fajna, bo kurde zabija oczywiście na strzała. O Jezus, gdzie ten shotgunner jeszcze? O, do widzenia! Jak to nie do widzenia? Przecież dostał prosto w papę! Ty oschła pizdo! Sina odruchania w burdelu. To takie, wiecie, z bitkopa zaczerpnięte. Bang! Dobra, punkt kontrolny. Oznacza zapewne, że to koniec, kurde. Że to koniec przeciwników, albo i nie. No bardzo chętnie, tylko czy ja tu znajdę więcej amunicji do mojej super snajperki, czy może raczej nie? Dobra, schowajmy się tutaj. Okej. Dobra, panowie snajperzy, zobaczymy. Będziemy się tutaj bawili. Bang! Gdzie oni jeszcze są? Tutaj. Bang! Nie chcę tego turbo zooma włączać, bo wtedy tekstury są takie brzydkie. O, nie, dalej jest do dupy. Na największym przybliżeniu dalej jest do dupy z celowaniem, ale jakoś to idzie. Jeszcze ktoś tam celuje? Nie, chyba... To koniec, cudownie. Dobrze. Wracajmy do tego, troszeczkę amunicji. Zwróciliście mi uwagę na parę rzeczy oczywiście, na które ja nie zwróciłem uwagi, czyli na przykład, że miałem w cholerę amunicji do jakiejś broni, a wtedy ją po prostu porzuciłem i sobie wziąłem inną. Bardzo możliwe, ja nie mówię, że nie. Tylko wiecie, jak się gra i jak się gada, to po prostu, no, łatwo jest przeoczyć takie rzeczy, ponieważ człowiek się skupia na więcej niż jednej rzeczy. Uwierzcie mi, jak ja sobie siedzę i gram sam, to naprawdę idzie mi lepiej niż jak nagrywam. O, dobra, tego tutaj butnę zdecydowanie. Oho! Walker, co ty robisz?
Fuck you! Gra mi nie dała zbyt wielkiego wyboru. Rozumiem, że... Goddammit! Rozjebany na maksa. Wygląda jakby mu się kolor skóry zmienił, ale nie, chyba nie, to przez blond włosy. Dobra, idziemy w takim razie. Z naszym bohaterem jest coraz gorzej. Robimy ciągle coraz bardziej kolejniejsze rzeczy, które nas skrzywiają. With a gun, no less. It's unnecessary and impractical. Laugh it up while you can, Chuckles. Don't mind if I do. Jestem naprawdę ciekaw, jak wygląda zakończenie tej gry. Jak to się wszystko skończy? No proszę bardzo, stąd transmitują. Patrzcie, ile jest kurde talerzy tam. Maksymalna ilość amunicji, jak miło. Dobra, ci czerwoni to znaczy, że co? Że zabiją ich moi koledzy? A gdzie jest... Dobra, no to bęk, kurwa! Piękna eksplozja na dobry początek. Dobra, czy oni mieli coś robić, czy mi się tylko wydawało, że oni powiedzieli, że będą coś robić, bo nic nie robią? Dobra, dobra, RPG by the dance floor. Panie, żebym nie wiedział, gdzie jest kurwa dokładnie dance floor. Staram się zabijać kogo mogę, ale zaraz mi rozpierdolą ten kamień, za którym się chowam. Bęk! Owa, ten to jest jakiś dojebany. Widzę, że moje pociski... Ty, on się chyba chowa za czymś, mam wrażenie. Głowa? Głowa, głowa podziałała, głowa zawsze działa. Aha, dobra. Nie, chodzi o to, że oni mi tylko pomagają ich dostrzegać, robiąc mi na nich taką czerwoną obwódkę, okej. Ah, no i kurwa, nie trafiłem w głowę, serio? Teraz trafiłem w głowę, cudownie. Dobra, mój cover troszeczkę umiera, więc będę przechodził do coraz kolejniejszych. Gdzie oni jeszcze są? Jeszcze gdzieś są? Tak, świetnie, to, że miał żonę i dzieci, to chyba jest argument, na który się nie za bardzo zwraca uwagi, kiedy walczy się o swoje jebane życie. Chociaż z jednej strony to my się tutaj wpierdoliliśmy, zaczęliśmy wszystkich mordować. No ale mieliśmy misję, on robi złe rzeczy i w ogóle. No rozumiecie. Każdy ma swoje powody dla robienia tego, co robi. Oh shit, man. Halo, dzięki? O, ile amunicji tutaj mamy, jak miło. Wow, jak mu się dziwnie ramiona ruszyły na koniec. Do przodu zatem. Czy czeka nas tutaj jakaś niemiła? Nie, dobra, okej. Mój koleżka już tutaj obstawia wejście. Wpierdalamy się w takim razie do... A nie, myślałem, że to są drzwi. A to po prostu była raptowna zmiana koloru. This is all you, Lugo. I want that radio 5x5 in less than 2. You got me? Don't worry about me. I can do my fucking job. Wow, dobra, spokojnie. Przecież to nie był jakiś pocisk w twoją stronę, ziom. A ty, kurde, mnie tak atakujesz. Wej, zażyj, kurde, nie wiem, ibuprom, może Max? Co tam? Mamy pana DJ-a. Czy on żyje? Rusza się, dobra, żyje. Myślałem, że to martwy człowiek tam będzie sobie siedział. W sumie nie siedział, bo jak nie żyje, to czy może siedzieć? Czy jego ciało by leżało, siedziało? What's that sound? Those voices? Easy there, G.I. Joe. That's just a cloud echo. I hear that shit all the time. A what? Signal bouncing off the storm wall. Hey now. Check out the whiz, kid. That was textbook. You're the guy who built the citywide broadcast system with spare parts. That's impressive. Oh, well, you know. Krakeny? You said it, not me. Like, I see where you boosted the transmitter, but... How far does this thing really go? To infinity and beyond! Or the storm wall. Same difference. Now you're just fucking with me. Oh, ye of little faith. On mu coś zrobi, boję się, że... Give it a shot. Nie podoba mi się ten gość. Jakby wykorzystywał naiwność tego ziomka. Thanks. Wow, wow! Okej, cofam. Okay,
I just did. That's enough! We'll deal with this later. To anyone who can hear me, I'm the commander of an American evacuation force. We're here to rescue you. But first, the 33rd will pay for what they've done. Ja myślałem, że mamy brudny ryj, a my jesteśmy kurwa chyba przypaleni? I tried. 1300 men, women, children dead because of my arrogance. And now you want to finish off the rest? If you will not learn from my mistakes, then there's nothing more I can do. Your butcher's bill is high enough. Goodbye, Captain. Fuck! Take cover! So much for the evacuation. What now? We're trapped. That helo's our only way off this roof. There's a lot of gun between here. O Boże, ten super skład. You two go. I'll cover you from here. Like hell. There's no time to argue. Now go. Lugo's right. Come on. No to będzie pojebane, czyli wychodzi na to, że on próbował ewakuować tych ludzi. Aczkolwiek nie dał rady, no bo warunki były takie, jakie kurwa były. O, dziwko. Dobra, okej. Okay. Ten nie żyje dwóch, to już jest sukces. Biorąc pod uwagę, jak oni są kurwa dojebani. Ale ten karabin robi robotę. Oni będą mieli pewnie P90, mam wrażenie, że jakikolwiek automatyczny ten... Egzekucja! No, cokolwiek automatycznego bardziej mi się przyda niż... A nie, też mają to? No, jest P90. Kurwa, snajperka czy to? Dobra, weźmy P90, jolo. Oni będą mieli jeszcze więcej amunicji do P90. Tutaj mi się laserek, mam wrażenie, przyda. Bardziej niż tamten zwykły celownik, ponieważ tam w poradzie widziałem, że to... Coś tam ulepsza, coś tam jest gorzej. Chuj. Myślałem, że Messenger mi dingnął, a to coś całkiem innego. O kurwa! No tego to się nie spodziewałem. Dobra, żegnajcie przyjaciele. W takim razie było miło. Jezus Mary. O! Kurwa, jeszcze żyję, ale jaja. Dobra, nie spodziewałem się, że to eksploduje. Chociaż powinienem był, szczerze mówiąc. Dobra, jest spoko. Jest spoko. Nie wszyscy widzę ci żołnierze tutaj, to koniecznie są, wiecie, te super jednostki. Tak jak ten kolega nie był super jednostką, zginął pół sekundy wcześniej niż inni. Jolo, jolo, jolo! O Boże, jak go nie biją. Ale troszeczkę amunicji zebrałem, to miło. Dobra, strzelają do naszego kolegi u góry. Na tym bym egzekucję przeprowadził, ale nie wiem, czy zdążę. Wydaje mi się w ogóle, że egzekucja daje mi każdy rodzaj amunicji, co jest bardzo przyjazne. No tak, laser jest lepszy na krótki dystans, aczkolwiek na dłuższy trochę mniej go widać, dlatego jest gorszy. Dobra, idziemy na schody, spokojnie, nie krzyż już, kurwa, rozumiem. Oh, fuck, man. Dobra, P90, fajna broń, już rozumiem, czemu jest taka dobra w Counter-Strike'u. God damn it. Dobra, shotgunner coming in, to już nie zapowiada niczego dobrego. Dziwko. Dobra, zmienimy z powrotem ten celownik, schowajmy się gdzieś tutaj. Czy oni tam jeszcze są, czy nie? Tutaj, o dobra, o, oczywiście. Ło, kurwa! No, ten to mi teraz dupsko uratował. Granat! Ja pierdolę, jak oni giną! Rutututu! Dobra, pięknie, okej, zbieramy amunicję i przesuwamy się do przodu w takim razie. Z tych wszystkich kolegów i egzekucja! O fuck, nie, to jest kolega z nożem, oni są dojebani! Jak oni się kurwa zbliżą, to się dzieją chujowe rzeczy. Bang bang, motherfuckers! Dobra, okej, to wyszło całkiem nieźle. Jest tu jeszcze ktoś? O, ktoś się jeszcze znajdzie, ale... Stan się ten długo nie utrzyma. Stan zwany ich życiem, nie? Egzekucja! Proszę, jak tylko coś się na ziemi jeszcze rusza, to ja dobijam. Dobra, ale co z naszym kolegą? Przecież musi do nas przybiec, chyba że on się kurwa, nie wiem, poświęci? Ten helikopter wygląda na rozjebany. To jest teraz ta akcja z początku gry, jak nic! To będzie to. Dobra, okej, skąd oni będą szli? Aha, tam jest nasz kolega, a gdzie są kurwa przeciwnicy? Tam mamy przeciwników. Przeciwników kolegów. Kolega przeciwnik. Jezus Mare, co się tutaj dzieje? Czy on żyje? Nie, on nie żyje. Dobra. Mogę im cały ten cover rozwalić, szczerze mówiąc, nie przejmując się za bardzo tym, że rozpierdalam wszystko dookoła. Bitches? Headshota jeszcze komuś zrobiłem? No to niezwykły zbieg okoliczności. Happy accident, jak to mawiał Bob Ross. Czuję się jak u dentysty. Tylko, że ja jestem dentystą i tu takim pojebanym. Jezus Maria, on sobie tam po prostu stoi!
A ci ludzie tam podbiegają. Fuck, man! Kurwa, schowałbyś się, kucnął, nie wiem. Cokolwiek. Mam wrażenie, że gość się tam zbagował. Nikt już nie ma nikogo, ziomek, uciekaj! To nic nie dało. Gdzie on, kurwa, gdzie oni są? Gdzie są przeciwnicy? Idziesz czy nie? Co on tam tak stoi? Proszę, nie mówcie mi, że on się zbagował. Rusz się, proszę! No proszę cię, Adams? Adams się nazywa? Jest Lugo i Adams? Lugo. No to jest Lugo. Ziomek, no jest tam jeszcze jakiś przeciwnik gdzieś, nie wiem, rozpierdolę wszystko tutaj, żeby się przekonać. Jak dam radę w ogóle, bo to takie dość jednak wytrzymałe. Oh. Nie wiem, no nie chcę się ruszyć stamtąd. Może on tak naprawdę już nie żyje, jest w zaświatach. Ale my tego nie wiemy, to nie wiem, mogę zamordować beton w tym czasie. Jebać beton. To już wszyscy, którzy widzieli Forza Horizon, wiedzą. Gówno! Mogę mu zrobić tam największą zadymę na świecie, ale gówno to da. Wczytajmy punkt kontrolny, wiecie co? To mam nadzieję, że będzie teraz przed chwilą, jak wsiedliśmy do tego helikoptera. On nie sprawiał wrażenia, jakby miał się stamtąd ruszyć, więc postarajmy się po prostu lepiej teraz i podziałajmy tak. Zacznę już im tam rozpierdalać ten cover u góry, skoro wiem, że się tam będą pojawiali. Nie mogę tego rozdupcyć, czemu? Dobra, Lugo jest teraz tu, czasem jest tam. O, teraz mogę beton rozpierdolić. Nie. Hostel with the shotgun, coming away! Ale kurwa, gdzie? Na razie wszyscy tam u góry, co? Giną jak szaleni, szczerze mówiąc. O, wow, i teraz prawie wszyscy wychodzą tam z góry. Na dole nikogo nie ma. Gdzie, kurwa, dokładnie? Czy jakoś pomijam? Nie. O, wow, odbagował się. O, zdecydowanie, teraz to wygląda tak, jak to powinno było wyglądać wcześniej. Stamtąd będą szli. O, spokojnie, Lugo, weź uspokój dupę. Uspokój dupę, Lugo. Uspokój Lugę, dupo. O, tam ktoś jeszcze siedzi. Ho, do widzenia. Dobra. O, widzicie, odblokował się teraz, jest totalnie inaczej. Proszę bardzo. Wiedziałem, że coś się zdupcyło. Po prostu bugi to ja mam tutaj. Mam bugi w mózgu, więc widzę bugi, kurwa, w grach. Mam zbugowany mózg. Czas na rozpierdol. Woohoo! O, jak miło. Dobra, ja po prostu zrzucam na nich taki ogień pocisków, bo ta taktyka wydaje się być najlepsza. I tak niewiele nam już są w stanie zrobić, ale zabiorę ze sobą każdego, kogo dam radę. Jeszcze tam u góry będą, na dole, nikogo już nie ma. O, ktoś tam jeszcze coś tam robi. Ziomek, czy ty naprawdę myślisz, że ty jeden, samotny, kurde, wojownik, rozpierdolisz mnie, helikoptera? Miałem nadzieję, że to ma jakby troszeczkę większe, powiedzmy, eksplozje powoduje, kiedy spadnie na dół. Ten jest nieśmiertelny, kurwa! Schował się za jakąś banderą i jest nieśmiertelny. No ten more, baby! Gdzie jeszcze? Tam na dole jakiś frajer jest. O, cudownie, prosto w niego poszło. Gdzieś jeszcze ktoś coś? Nie? O, gdzieś tam jeszcze, kurde. Gdzieś tam jeszcze ktoś się chował chyba za jakimiś maszynami, automatami, ale jebać. Tu. Ta-na-na-na-na, wspaniale jest strzelać tak sobie do ludzi bez ograniczeń. Nawet nie widzę, do kogo strzelam. Nie widzę, czy trafiam. Pewnie nie, w dużej mierze. Ten jakiś, kurwa, nieśmiertelny. Powiem wam, nie powiedziałbym, że taki karabin stawiany na ziemi daje taki cover przeciwnikowi. Jezus Maria. Uhuhu. Oh, Jesus. A to jest pewnie też ten ich elitarny skład. Oni mają jakieś dojebane body armory, tak mi się wydaje. Gdzie jest kurwa ten przeciwnik, co do mnie strzela? A u góry! No tak. Naszym zadaniem priorytary jest teraz rozpierdolić chyba tą wieżę, tak mi się wydaje.
Więc mamy jakiś generator rozdupcy. Czy to jest ten generator do rozdupcenia? Tak, chyba każdy z tych generatorów mamy rozwalić. Albo co najmniej tamten. Teraz już cała reszta się w sumie zawali bez większej pomocy. Red Faction Guerrilla mi się trochę przypomina. Tam były takie, wiecie, misje polegające na przepaleniu czegoś z góry budynku, żeby po prostu całość się zawaliła i zgniotła wszystko na dole. Mam wrażenie, że nasza misja zmieniła się teraz z ewakuacji na zapierdolmy tego Konrada, będzie, że przynajmniej coś zrobiliśmy, bo już tak wszystko jest zjebane. I teraz pewnie będzie ten motyw z początku gry, co lecimy i się napierdalamy i burza nas goni. Znowu! Dobrze, że karabin działa. Chyba. No. Ja czuję, że teraz będzie akcja z początku gry. No i dokładnie mamy to! Helikoptery lecą. Wait, wait! Coś jest nie tak! Graliśmy już ten moment! Dobra, postrzelajmy sobie w takim razie znowu. Nie wiem, ciekaw jestem, czemu oni do nas nie strzelają, albo mi się tylko wydaje, że oni do mnie nie strzelają, bo tak naprawdę dostajemy w pizdu. O! Dobra, moi drodzy, ponapawajmy się rozpierdolem, a ja się zamknę i będę po prostu strzelał. No wow, chyba jakąś rakietę udało mi się zniszczyć, która w nas leciała. Wcześniej tego nie było. Ło! Widzieliście, jak go kurwa wyciągnęło, jakby na linię go ktoś pociągnął. Strzelać lekko do przodu, żeby wziąć pod uwagę fakt, że lecimy jednak przed siebie. O, wow! Co to było? Dobra, misil rozwalony, to priorytet. My nie mamy takich misilów, ale też sobie dobrze radzimy, jak widzicie. Daj, bitch, daj! Ten... W ogóle piloci tych helikopterów powinni zginąć o wiele wcześniej niż helikoptery eksplodują. Wow, aż się poce! Bang, bang, do widzenia. Dobra, mamy kolejny tutaj ten. To już pamiętam, że mogę przez szyby do niego strzelać i jest to chyba całkiem skuteczne. Który z nich się w nas w dupcy? Chyba ten, nie? O, mniej więcej. Nie, ten się nabije na to. O, właśnie, o, właśnie. O, wow. No i mamy burzę, oczywiście. O, ten w nas wleci. Oj! Hurts every time! Brace for impact! Znowu, kurwa, któryś gdzieś upadł, wypadł, jest w całkiem innym miejscu. Nie mamy szczęścia do trzymania się w grupie w tej grze, absolutnie. Captain Walker, can you hear me? Czy to Konrad? Open your eyes, Walker. I need you to see what you've done. Oho, mamy jakąś grubą fazę chyba. We were ordered to abandon these people. Instead, we chose damnation. Not all of us. What? Who's there? One of your victims. One of us just followed orders. You gave us no choice. There was always a choice. You just fucked it up. We tried to save you. Deep down. This wasn't my fault. Captain. Lugo. Help. There were over 5,000 people alive in Dubai. The day before you arrived. How many are alive today, I wonder? How many will be alive tomorrow? I thought my duty was to protect this city from the storms. I was wrong. I have to protect it from you. Colonel. What? It's Adams. Fuck, man. Where the hell are you?
Not sure yet. Lugo with you? Nah, he's been dark since the Hilo went down. Fuck. Well, where are you? Just follow the smoke. All right, I'm heading your way. Okej, moi drodzy. Mam jakąś dojebaną wieżę tutaj. Czy to jest ten najwyższy wieżowiec w Dubaju? Burj Al Dubai? Nie, raczej nie. Tamten jest bardziej szpiczasty u góry. Zakończymy tutaj ten odcinek, ponieważ mamy 25 minut, a ja nie wiem, czy wiecie, czy nie. Mam... Akurat będę musiał troszeczkę porobić na zapas rzeczy. Więc troszeczkę teraz się nie rozkręcam z długością materiałów. W sobotę mam chrzest i jestem ojcem chrzestnym, haha. A w niedzielę mamy, uwaga, to jeszcze nie wiem, czy mówiłem w filmie, mecz Gwiazdy Internetu kontra Gwiazdy Telewizji. Charytatywny w Warszawie, będzie go można oglądać w internecie. Więcej informacji na Facebooku i będę mówił też w filmach w następnych dniach. I biorę w nim udział, więc cały weekend mnie nie ma, w poniedziałek dopiero wracam, więc troszeczkę zapasu będę potrzebował, też nie przedłużam odcinków. I akurat mamy teraz 13 rozdział, więc jeszcze 13, 14 i 15, tak więc nie za dużo nam Spec Opsa zostało do końca. Mam nadzieję, że się wam podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka, trzymajcie się i hej!